Cześć, jestem Tomek i opowiem Wam dzisiaj o systemach informacji geograficznej, czyli systemach GIS i geolokalizacji. Zacznijmy od takiego krótkiego filmu, czym tak naprawdę jest GIS. Jeżeli ten film się uruchomi. Wydaje się, że systemy GIS, systemy informacji geograficznej to są tylko internetowe mapy, czyli Google Maps, Google Earth. Ale tak naprawdę systemy informacji geograficznej to są systemy, które wspomagają podejmowanie decyzji. Wspomagają podejmowanie decyzji różnym służbom, między innymi w urbanistyce, między innymi w planowaniu przestrzennym, właśnie w oparciu między innymi o mapy. Systemy GIS pomagają służbom planować nowe drogi, systemy GIS pomagają ułożyć na przykład układ świateł w mieście, systemy GIS pomagają śledzić floty. Systemy GIS pomagają w energetyce, pomagają planować rozmieszczenie sieci energetycznych. Systemy GIS to są systemy, które wspomagają też pracę służb autostradowych, służb drogowych. Jako przykład taki system, który funkcjonuje w Polsce, czyli system IRIS, system, który zbiera informacje z czujników drogowych, agreguje informacje ze znaków zmiennej treści i umożliwia zarządzanie nimi w służbie, w Centrum Zarządzania Autostradą, w oparciu właśnie o mapy GIS-owe, o informację przestrzenną. Służby mogą podejmować decyzje na przykład o tym, gdzie wysłać solarki w zimie, o tym, jakie znaki, jakie informacje wyświetlić na znakach zmiennej treści, jeżeli zdarzył się wypadek, a także co w tym momencie wyświetla się na znakach zmiennej treści. Podsumowując, systemy GIS to są systemy, które agregują różnego rodzaju informacje i wyświetlają je na mapach. Wyświetlają je na mapach, wizualizują je na mapach. Tutaj jeszcze taki przykład wspomagania służb wypadkowych. Można wizualizować sobie dane z wypadków i podglądać kontekst ich, na przykład kontekst zgłoszeń tych informacji przez ludzi, czyli gdzie się zdarzyły wypadki, skąd ludzie dzwonili. Systemy GIS wspomagają na przykład też informacje, też planowanie kampanii outdoorowych. W tym momencie my realizujemy tego typu system, który w oparciu o informację przestrzenną umożliwia planowanie sobie kampanii outdoorowych. Także jest szeroki wachlarz zastosowań systemu GIS. No i właśnie, czym jest GIS? GIS, czyli Geographic Information Systems, to nie jest narzędzie do tworzenia map. To jest technologia, w której mapy są z jednym z elementów. Systemy GIS to systemy do zarządzania, analizy i przedstawiania danych, które wykorzystują mapy i wykorzystują geograficzne zestawy danych w celu właśnie wspomagania podejmowania decyzji. Geographic Information Systems to system, który odpowiada za przetwarzanie, analizę i wizualizację różnego rodzaju danych, wszelkiego rodzaju danych i to wszystko w kontekście informacji geograficznej. Przykłady użycia systemów GIS. Systemy GIS są używane m.in. do obserwacji naukowych, do zarządzania zasobami, do planowania, ale także do rozrywki. O tym powiem za chwilkę i pokażę Wam kilka ciekawych przykładów. Natomiast tak ogólnie można powiedzieć, że systemy GIS odpowiadają na pytania gdzie, kiedy i jak w kontekście właśnie tej informacji geograficznej. Oj, tutaj mi się coś wyłączyło. Dobra, jest. Jeżeli chodzi właśnie o tą informację geograficzną, to jakie są właściwości tej informacji geograficznej? Trzy główne. Położenie, atrybuty oraz relacje i zależności między tymi atrybutami. Położenie, czyli gdzie się znajdujemy, na przykład Polska. Atrybuty, czyli atrybuty tego położenia. Na przykład atrybuty Polski to populacja, gęstość zaludnienia czy PKB. I relacje i zależności wizualizowane na mapach. Tak jak na przykład tutaj relacja i zależności w PKB Polski w porównaniu z krajami ościennymi. Takiego typu informacje można wizualizować na mapach. Przejdźmy do fundamentu GIS, czyli do położenia, czyli do lokalizacji. W jaki sposób można lokalizować różnego rodzaju obiekty? No, najpopularniejszym sposobem geolokalizacji jest geolokalizacja w oparciu o system GPS. System GPS to jest system, którego właścicielem jest Armia Stanów Zjednoczonych. On działa dzięki satelitom, które oplatają Ziemię. Dzięki temu w każdym punkcie globu są widoczne co najmniej 4 satelity. I teraz, jeżeli mamy odbiornik GPS, na przykład odbiornik GPS w samochodzie czy w komórce, ten odbiornik na podstawie różnic czasu, jakie docierają z satelitów, dokonuje obliczenia naszej pozycji. Wystarczy, że taki odbiornik widzi 3 satelity i w ten sposób może obliczyć naszą pozycję, gdzie się znajdujemy.
Jeżeli widzi czwartego satelitę, to ten czwarty satelita służy do obliczenia wysokości nad poziomem morza. To, co jest warte podkreślenia, to to, że dopiero w 2000 roku został wyłączony taki system, który pogarszał dokładność określenia pozycji przez cywilne GPS-y. Tak? Skończyła się zimna wojna. Chwilkę po tym Armia Stanów Zjednoczonych zdecydowała, można powiedzieć, uwolnić GPS. No i wtedy zaczął się boom na różnego rodzaju systemy GPS-owe, na geolokalizację, właśnie dzięki temu, że został wyłączony ten system, który pogarszał dokładność. Bo wcześniej dla użytku cywilnego można było się lokalizować tam w odległości w promieniu 100 metrów, także to było bardzo niedokładne. No to, co jest ważne, to to, że system GPS może też być w dowolnym momencie wyłączony, no bo on jest własnością USA, no i dlatego Unia Europejska planuje od wielu lat realizację swojego systemu. Rosja również ma tego typu system, natomiast nie udostępnia go do celów cywilnych. I te dwie właściwości, czyli długość i szerokość geograficzna. Jeżeli chodzi o geolokalizację, to są możliwe też inne formy geolokalizacji poza GPS-em, mniej dokładne. Jedną z nich jest lokalizacja Tak, teraz wysłuchaj. Dobra, zmiana mikrofonu. Lokalizacja w oparciu o sieci GSM. Ona polega na tym, że każda komórka posiada informacje odległości od stacji bazowych. W zależności od zagęszczenia tej stacji bazowych można określić naszą pozycję z dokładnością od kilkuset metrów do kilku kilometrów. W mieście to jest bardziej dokładne, poza miastem jest mniej dokładne. No i to jest wykorzystywane w komórkach, które nie mają wbudowanego odbiornika GPS-owego. Tego typu funkcje są udostępniane przez operatorów GSM-owych. Inne metody geolokalizacji to geolokalizacja w oparciu o adres IP, w oparciu o MAC adres sieci Wi-Fi, czy w oparciu o Bluetooth. To są mniej dokładne metody, natomiast w określonych sytuacjach one bardzo dobrze się sprawdzają. Takim przykładem, można powiedzieć w cudzysłowie, geolokalizacji w oparciu o Bluetooth jest Bluetooth Marketing. A według badań około 25% osób ma na stałe włączony moduł Bluetooth w telefonie. Dzięki temu z wykorzystaniem Bluetooth marketingu możemy lokalizować, gdzie kto był, na przykład był w danym sklepie, odebrał jakiś komunikat marketingowy o jakimś konkursie. Jest zapisywana informacja o MAC adresie karty sieciowej w komórce. Dzięki temu w innych lokalizacjach, na przykład tej sieci sklepowej, można już zorientować się, że ta osoba była, na przykład odebrała taki komunikat. Także to jest taka ciekawostka, jeżeli chodzi o geolokalizację. Jeżeli chodzi o wykorzystanie systemów GIS. To, co jest najpopularniejsze, to są oczywiście aplikacje mapowe i najpopularniejszą jest Google Maps. Google Maps, można powiedzieć, zdominował rynek aplikacji mapowych w internecie. W oparciu o Google Maps i Google Maps API jest realizowany naprawdę szereg różnych aplikacji, dzięki którym można nie tylko lokalizować obiekty na mapie, ale też planować trasy czy liczyć odległości. No i inne tego typu projekty to jest na przykład polskie Zoomi realizowane przez OMEP, Bing Maps czy Targeo. O Targeo jeszcze za chwilkę powiem, bo Targeo ma bardzo fajną funkcję związaną z mapowaniem korków. Aplikacje mobilne oparte o lokalizację, takie najbardziej popularne to jest właśnie Foursquare i Endomondo. Natomiast to co udostępnia nam Targeo, czyli informacje o korkach, to przydaje się na co dzień, tak? Czyli w oparciu o sieć użytkowników, którzy wysyłają do serwera centralnego informacje o szybkości poruszania się. Targeo mapuje to na mapy i udostępnia w serwisie mobilnym i w serwisie internetowym. Dzięki temu możemy sobie sprawdzić, gdzie aktualnie są korki. To oczywiście w większych miastach sprawdza się lepiej, no bo tu jest więcej użytkowników. Jeżeli chodzi o social media, no to tutaj króluje Facebook z usługą Places. Niedawno została wprowadzona do Polski, dzięki której możemy się meldować w wybranych miejscach.
No i to sukcesywnie pewnie będzie rozwijane w kierunku na przykład zakupów grupowych, czy jakiegoś marketingu i usług reklamowych. Tutaj Szymon po mnie będzie mówił o Facebooku, więc na pewno też o tym wspomni. W takim serwisie Gromonet, nie wiem czy ktoś go z Was zna, bo w tym momencie on się zrobił mniej popularny. Kiedyś to był jeden z bardziej popularnych serwisów społecznościowych w Polsce. Taka pseudo geolokalizacja była już prowadzona w 2007 roku. No ale to z różnych względów ten serwis podupadł i to nie jest rozwijane. No i nasza klasa też planuje podobną usługę, tak jak to nasza klasa planuje skopiować od Facebooka kolejną funkcjonalność, mając nadzieję, że to pomoże im jakoś ruszyć do przodu. W zakresie aplikacji B2B, tutaj systemy kiesowe są wykorzystywane w bardziej poważnych zastosowaniach niż takie aplikacje mapowe, które służą bardziej do zabawy, czy na przykład Foursquare, czy Facebook Places. To jest bardzo powszechne w firmach, czyli to, o czym już wcześniej wspomniałem, na przykład telematyka drogowa, system IRIS, monitoring urządzeń, monitoring pracowników, czyli monitoring handlowców, kto gdzie się znajduje, monitoring floty, czyli to, w jaki sposób poruszają się pracownicy, czy nawet planowanie przejazdów. No i oczywiście GIS wykorzystywany jest też do wizualizacji danych, na przykład sprzedażowych, statystycznych, czy map rozmieszczenia urządzeń. To, co ciekawe, to jest augmented reality, bardzo popularne ostatnio i wykorzystanie tego w telefonach komórkowych w celu lepszej wizualizacji danych nawigacyjnych. To są bardzo ciekawe aplikacje, które też zdobywają w tym momencie rynek. Umożliwiają mapowanie na widoku z kamery internetowej różnych informacji geograficznych. I tu mam taki filmik pana, który zmontował sobie coś takiego domowym sposobem, czyli ma kamerkę w samochodzie, ma odbiornik GPS-owy. Tak, zmontował to, podłączył laptopa. I w tym momencie na widoku z kamery mapowane są informacje geograficzne z nawigacji. Tu jest taki przykład jeszcze aplikacji komórkowej, która pokazuje nam dokładnie na przykład w którym miejscu skręcić. Pokazuje nam drogę, którędy iść. No i taka ciekawa aplikacja iPhone'owa, która wizualizuje nam informacje o budynkach po najechaniu na budynki. I taka aplikacja działa też w Polsce, to jest aplikacja LiAR, która umożliwia mapowanie wielu różnych obiektów, podłączanie wielu różnych obiektów do danych z kamerki. Możecie sobie spróbować na iPhone'ie czy na Androidzie, ta aplikacja jest dostępna. Jeżeli chodzi o augmented reality, to jest nie tylko mobile, to są też szerokie możliwości stosowania wizualizacji takich zwykłych map w nowej formie. No i tu jako przykład, na przykład wizualizacja mapy w oparciu o marker z możliwością obracania, przesuwania. Wizualizacja map na przykład wojskowych. Na stole, tak? Dawniej to się rysowało i oznaczało jakimiś pineskami. Teraz można to robić w ten sposób. No i to może być też zastosowane do gier. Tutaj jest gra w czołgi w oparciu o augmented reality i wizualizację tego na takiej minimapce, także jeżeli chodzi o gry i jakąś rozrywkę, to też jest w formie ciekawostki. Dobra. Tyle takiej teorii i ciekawostek, teraz troszeczkę technikaliów, czyli jak to jest zrobione, jak to działa od środka. Jeżeli chodzi w ogóle o funkcje systemów GIS, to są głównie cztery grupy, czyli wprowadzanie, zarządzanie danymi, potem przetwarzanie i udostępnianie tych danych. Wprowadzanie i zarządzanie danymi, o tym nie będziemy mówić, no to jest wprowadzanie danych do bazy i zarządzanie danymi w różny sposób. Natomiast potem przetwarzanie i udostępnianie tych danych odbywa się w oparciu o taką standardową architekturę, tak? Czyli mamy interfejs użytkownika, na przykład przeglądarkę internetową,
Pod spodem jest serwer www i to, co jest najważniejsze, czyli serwer map. Serwer map przetwarza dane geograficzne, przetwarza dane z bazy danych, wizualizuje je w formie przyjaznej dla użytkownika. Jeżeli chodzi o ten serwer map, to jest możliwe wykorzystanie wielu różnych serwerów map, albo komercyjnych, albo bezpłatnych, albo korzystanie na przykład z Google Maps, tak? To jest taki serwer map, można powiedzieć, w outsourcingu. Jak działa serwer map? Serwer map przetwarza dane, zbiera je, agreguje i wizualizuje na mapie. Wizualizuje podkład mapy, a na tej mapie wizualizuje już konkretne informacje. No i to, skąd wziąć serwer map? Mamy oczywiście Google Maps, natomiast Google Maps API to jest urządzenie najpopularniejsze, ale ma szereg ograniczeń w tej wersji bezpłatnej. Głównym ograniczeniem jest to, że to jest ograniczone do publicznych aplikacji i jesteśmy uzależnieni od map jednego dostawcy, czyli od map Google. Jeżeli chcemy podpiąć tam własne mapy, to jest to niemożliwe. No i jeszcze jednym z ograniczeń jest działanie tylko w trybie online. Jeżeli mowa jeszcze o Google Maps, to tutaj czasami zdarzają się tego typu kwestie związane z odwzorowaniem map. Jeżeli mam jakąś swoją warstwę do pokazania, a pod spodem jest pokład Google, no to może to czasami wyglądać w ten sposób. Alternatywą do Google Maps są rozwiązania open source'owe API, na bazie których możemy budować własne aplikacje, tak jak na przykład Map Server Uniwersytetu Minnesoty, Open Layers, Mapnik czy CubMap. Ja Wam tutaj opowiem troszeczkę o Open Layers i o Map Serverze, z tego względu, że to są bardzo fajne rozwiązania i dają duże możliwości i są na bieżąco rozwijane. Czym jest Open Layers? Open Layers, czyli taki claim Free Maps for the Web, to jest tak naprawdę JavaScriptowy framework, który udostępnia nam API do budowy interfejsów mapowych. Bardzo ciekawy, daje naprawdę szerokie możliwości, bardzo duże możliwości, nieraz nawet większe od API Google'a, no i to, co ważne, jest za darmo. Jeżeli chodzi o źródła danych, no bo poza tym, że mamy API do wizualizacji map, to musimy mieć też same dane. W zakresie atrybutów i relacji, czyli tych punktów na mapie, które chcemy pokazać, no to mogą być dane na przykład z XML-a czy z SQL-a. Natomiast to, co jest ważne, to te podkłady mapowe, czyli same mapy. Skąd brać takie mapy? Można takie mapy oczywiście kupić u jednego z dostawców. To są to rozwiązania dość drogie, natomiast w komercyjnych zastosowaniach sprawdzają się dość dobrze. Natomiast jest coś takiego jak projekt OpenStreetMap. To jest projekt, który umożliwia wykorzystanie otwartej mapy bez ograniczeń Google Maps. To jest projekt tak naprawdę, który można powiedzieć jest takim wiki mapowym, rozwijany przez społeczność, dostępny za darmo i udostępniający podkłady mapowe do wykorzystania w dowolnych naszych aplikacjach. To, co ważne, to jest to, że możemy sobie ściągnąć takie podkłady i wykorzystywać je też w aplikacjach offline'owych. Jeżeli chodzi o geolokalizację, tutaj powiem dwa słowa o tym, bo taki jest temat prezentacji, jak to się robi. W tym momencie z pomocą przychodzi nam HTML 5.0. HTML 5.0 ma wbudowaną natywną obsługę geolokalizacji w oparciu o obieg Navigator Geolocation. Są ograniczenia związane z tym, ponieważ nie działa to we wszystkich przeglądarkach internetowych. Oczywiście nie działa w Internet Explorerze, natomiast dość dobrze działa w Safari, dość dobrze działa w Firefoxie czy w Chromie. Także jeżeli chcemy taką aplikację udostępniać, ten obieg geolokalizacyjny jakby dla wszystkich użytkowników, tutaj mamy problem, bo Internet Explorer tego nie wspiera. Tak? W którym? W dziesiątce czy? W dziesiątce. No ale dziesiątki jeszcze nie ma oficjalnie. No tak, niedawno pojawił się test drive. Ale w oficjalnej wersji, czyli w dziewiątce, to jeszcze nie działa, w tej, która jest w tym momencie pełną wersją wypuszczoną. Jeżeli wyjdzie dziesiątka oficjalna, no to w tym momencie problem znika, tak? Jak wygląda przykładowe wdrożenie, czyli jak to się realizuje od podszewki? Użytkownik, chodząc po stronach internetowych, trafia na stronę z aplikacją mapową. Co się dzieje pod spodem? Do map serwera trafiają dane geograficzne, czyli kształty, i trafia plik, który opisuje warstwy, czyli to, jak wyświetlić dane kształty. Czyli na przykład, że drogi mają być brązowe, lasy mają być zielone, podkład budynków ma być szary. Następnie to jest przetwarzane i wysyłane jako obrazek do API, tutaj przykład Open Layers. Open Layers bazuje na plikach JavaScriptowych i na danych XML.
Czyli map server daje nam podkład w formie obrazka z mapą. Następnie OpenLayers jako biblioteka JavaScriptowa na ten obrazek nanosi dane z XML-a, czyli na przykład jakieś nasze punkty i wysyła to do przeglądarki w formie strony wynikowej. Tak mniej więcej w uproszczeniu wygląda taki schemat działania w oparciu o OpenLayers i map server. No i to, jak wykorzystać to do własnych potrzeb, czyli jak stworzyć aplikację mapową bez własnego serwera map. No tutaj możemy wykorzystać właśnie projekt OpenStreetMap i OpenLayers po to, żeby stworzyć aplikację, która wygląda mniej więcej tak. Dostępna jest pod tym adresem. Jeżeli macie tutaj internet, to możecie sobie zobaczyć. Pokażę ją może na żywo. To jest taki naprawdę bardzo prosty przykład wykorzystania OpenLayers do wizualizacji mapowej. Teraz jeżeli klikniemy przycisk Zlokalizuj mnie, to przeglądarka pyta się nas, czy udostępnić nasze położenie. Nie jest to realizowane w sposób automatyczny. Jeżeli ja na to zezwolę, to dostajemy informację o mojej pozycji geograficznej. No i to, gdzie się w tym momencie znajduję, czyli można powiedzieć, że dość dokładnie mnie zlokalizowało. Ta lokalizacja przeglądarkowa działa w oparciu o różne sposoby, w zależności od tego, w jaki sposób jesteśmy podpięci do internetu. Jeżeli jesteśmy podpięci przez komórkę i ta komórka ma GPS-a, no to ta lokalizacja jest dokładna. Jeżeli jesteśmy podpięci pod sieć Wi-Fi i ta sieć Wi-Fi została już wcześniej zlokalizowana, to ta lokalizacja też jest dokładna, analogicznie z sieciami internetowymi. Natomiast jeśli jesteśmy podpięci pod jakąś sieć internetową, która jest zlokalizowana tylko na przykład, że znajduje się w Krakowie, no to taka lokalizacja nie jest dokładna. Ta demonstracja działa też, prosta demonstracja działa też na komórkach, na iPhone'ie i na Androidzie. Zaraz wam pokażę, jak to działa w praktyce. Jeżeli chcielibyście sobie ściągnąć ten prosty przykład, no to on jest dostępny pod adresem www.empathy.pl/gis materiały zip. I teraz tak, jeżeli chodzi o to, jak to jest zrealizowane. Te kilka linijek to tak naprawdę jest cały skrypt odpowiedzialny za włączenie tej mapy, za wizualizację tego podkładu i za możliwość geolokalizacji. Nie wiem, czy ktoś będzie próbował tutaj sobie to ściągnąć, czy mogę przełączyć dalej. OK. Więc tak, to jest plik z indeksem. Jeszcze raz, mamy inkludowanie biblioteki OpenLayers. To jest jeden skrypt, który zawiera całość biblioteki. On można inkludować bezpośrednio z serwera OpenLayers albo ściągnąć sobie od nas na dysk. O tym tutaj powiem za chwilkę i o tym też. Natomiast w tym miejscu inicjujemy sobie całą mapę. Ustalamy, jakie mają być obiekty sterowania na mapie. Określamy, jak ma wyglądać warstwa podkładu. Podkład, czyli to te informacje z OpenStreetMap. Jeżeli chcemy włączyć sobie warstwę z OpenStreetMap, no to wystarczy, że zrobimy coś takiego, czyli New OpenLayers Layer OSM, czyli OpenStreetMap i pokaże nam się już podkład z wizualizacją. Jeżeli mamy własny map server, to możemy w tym miejscu podpiąć się właśnie we własny map server. Dodajemy sobie kolejną warstwę, którą nazywamy wektory. To jest warstwa, która jest potrzebna do tego, żeby pokazać potem ten punkt z wizualizacją. Ustalamy punkt centrowania i w momencie załadowania strony wywołujemy tą funkcję init. I to jest tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o wywołanie OpenLayersa. No i tutaj jest jeszcze troszeczkę dodatkowych rzeczy. Jest taka malutka biblioteka Touch.js, która jest patchem na OpenLayers, umożliwiającą korzystanie z tego na urządzeniach dotykowych, jak iPhone i Android. Aczkolwiek ostatnio OpenLayers wbudował to już natywnie w główną bibliotekę, więc nie ma potrzeby korzystania z tego.
I jest taki mały skrypcik, który się nazywa Locate Me. On jest odpowiedzialny właśnie za to, żeby lokalizować użytkownika. Czyli po kliknięciu w ten przycisk zlokalizuj mnie, żeby była możliwość wyświetlania pozycji danego użytkownika. Ten skrypt Locate Me wygląda w ten sposób. I on działa tak. Sprawdzamy sobie, czy przeglądarka obsługuje ten obiekt Navigator Geolocation. Jeżeli tak, sczytujemy aktualną pozycję użytkownika. Wpisujemy sobie do zmiennych długość i szerokość geograficzną. I następnie wywołujemy tutaj przeliczenie układów współrzędnych z układu, który jest natywnie wbudowany w OpenStreetMap na taki bardziej czytelny dla użytkownika, czyli taki, który jest w odbiornikach GPS-owych. Dodajemy ten wektor na mapie, ten obiekt, który jest tym naszym tikiem, podpinając pod niego dowolną zewnętrzną grafikę. No i wywołujemy alert, że twoja pozycja geograficzna to jest długość i szerokość. Jeżeli chodzi o to, jak to działa w Explorerze, no twoja przeglądarka niestety nie obsługuje lokalizacji. To jest ta dalsza część funkcji, czyli jeżeli nie ma tego obiektu lub wystąpi jakiś błąd, to możemy to obsługiwać i dawać informację użytkownikowi, że jego przeglądarka nie obsługuje geolokalizacji. No ale z czasem, gdy już powszechnie się już internet, która jest dziesiątka, to ten problem zniknie. Będzie trzeba tylko obsługiwać takie coś dla użytkowników, którzy jeszcze nie zaktualizowali się do najnowszej wersji. No i jeszcze dwa słowa o tym, jak zrobić, żeby ta strona wyglądała przyjaźnie dla urządzeń typu iPhone czy Android. Tutaj mamy osobne style dla urządzeń mobilnych. To jest naprawdę taki bardzo prosty sposób zrobione. Czyli są alternatywny styl, który nazywa się Style Mobile, dla urządzeń, które obsługują tag Media Handheld, albo dla urządzeń, które mają maksymalną szerokość ekranu 480 pikseli. To jest taki warunek. No i ten styl mobile wygląda w ten sposób, że ten cały tik pokazuje się w takim, można powiedzieć, pseudo iPhone'owo-androidowym przycisku na górze ekranu. Także tak to mniej więcej wygląda w praktyce. Widzicie, jest to dość proste do wdrożenia, do zastosowania. Można się tym samemu pobawić, ściągając sobie na przykład te materiały z naszego serwera, albo korzystając z adresu, który tutaj podaję. No, taką dużą bazą wiedzy, jeżeli chodzi o Open Layers, to jest na pewno ten adres drugi, czyli przykłady użycia. Tam jest naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych przykładów, jak korzystać z Open Layers, jak wykorzystywać go do wielu różnych rzeczy. Też do geolokalizacji. Projekt OpenStreetMap, OpenStreetMap.org i MapServer.org to jest ten dostępny darmowo własny MapServer, który można sobie zainstalować i nie korzystać wtedy z podkładów zewnętrznych, jak Google, jak OpenStreetMap. No jeżeli chodzi o to, co chciałem powiedzieć, to tyle. Jeżeli są jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć, jeżeli tylko będę umiał. Znaczy mówisz o tym, jak te aplikacje augmented reality, tak? W jaki sposób te komórkowe, tak? Znaczy one dopasowują to w oparciu właśnie o pozycję użytkownika, tak? Jeżeli telefon ma wbudowany odbiornik GPS, to mamy pozycję użytkownika. Wyświetlając informacje na kamerze, mamy też informacje o tym, w szerokości geograficznej, długości tych obiektów, które chcemy zwizualizować. I w relacji do aktualnej pozycji użytkownika możemy pokazać mu, w którym kierunku, jeżeli on sobie obróci tą kamerę w lewo, prawo, w którym kierunku znajdują się te
się te obiekty, tak? I możemy też pokazać odległość do tych obiektów. Na to, jak to jest już realizowane, są różne tego typu aplikacje. Na przykład, jeżeli chcemy, żeby ten obiekt był mniej, żeby ta kontrolka na ekranie była mniejsza, no to w relacji do odległości można ją zmniejszać lub zwiększać. Mniej więcej taka jest zasada. Tak to działa. To co, dziękuję bardzo za możliwość prezentacji. Tutaj jest dla mnie kontakt, jeżeli ktoś chciałby się ze mną skontaktować, tomek@empathy.pl i link do naszego Facebooka. Zapraszam do polubienia nas. Dziękuję.